Na Malcie i idziemy po nasz pierwszy szczyt z korony Europy, który nazywa się Tadmeirek, jeżeli dobrze to wymawiam, i ma on całe 253 metry nad poziomem morza, co czyni go niesamowicie wielkim. Nie wiem, czy damy radę w jeden dzień go zdobyć, postaramy się. No ogólnie to chcieliśmy rowerami tam dojechać, ale ciężka sprawa, duży ruch, mało miejsca. Z Valletty próbowaliśmy, daliśmy sobie spokój, przyjechaliśmy autobusem. Ale da się, jak ktoś jest spokojnym, nienerwowym człowiekiem. Klify są tam, charakterystyczna kapliczka, a my idziemy drogą wzdłuż wybrzeża, bo tam, w kierunku kamieniołomów. Maltańczycy najwyraźniej nie przywiązują zbyt wielkiej wagi do tego, gdzie znajduje się najwyższy punkt w ich kraju, bowiem próżno szukać jakichkolwiek oznaczeń bądź drogowskazów. Nie pomaga także kamieniołom znajdujący się w pobliżu, który znacznie wpływa na ukształtowanie terenu. No i doszliśmy do żwirowej drogi, którą trzeba skręcić, a to już chyba będzie ten szczyt. Jak wytrawny podróżnik, trzeba obejść górę, zobaczyć, gdzie najlepsza ścieżka, gdzie najmniej niebezpieczeństw czyha. Ja bym się atakował gdzieś od... O, jest nawet jakaś jakby ścieżka. Nie wiem, zobaczymy. I uwaga! I uwaga! Jeszcze metr! Jest! Udało się! Najwyższy szczyt Malty. Zdobyliśmy! Orientacyjny punkt to chyba będzie ten kamieniołom. Ogólnie tam jest jakiś nasyp, który chyba jest wyższy, ale nasypy się nie liczą. Dziewczynom zalecam założyć legnicę. No, przez te całe parę metrów można się poharadać. Chłopakom też zalecam. Chłopakom też legnicy? Wszyscy chłopacy w legnicy. O! Jakby ktoś nie chciał się przejrzeć przez haszcze, to tu jest takie nie haszcze. Ale żeby tam dojść, chyba jest, bo samochód stoi. No, także 253 metry, pierwszy szczyt korony Europy. Nie wiem, wlazłem tu obok. Nie wiem, czy to jest wyższe, czy tam, gdzie byliśmy, jest wyżej. W każdym razie, któryś z tych to Tadmeirek. Nie wiem, może to to, może to tamto. W każdym razie daliśmy pierwszy szczyt, daliśmy. Natalia, koneserka szczytu. Proszę, trzy pytania do Natalii. Poziom trudności? Letko. Letko. Dwa. Satysfakcja z widoków? Letko dobra. Letko dobra. Trzy. Warto? Warto. 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 Nie ma stromych podejść, to warto. Ale jak to brzmi? Zdobyłam szczyt Malty. A mało kto wie, jak ten szczyt wygląda. No, wy wiecie. Ale inni mogą nie wiedzieć, także... Także... Masz się czym chwalić. Polecamy. Można wpisać do CV. Dobra. To lecimy po kolejny, a? Najpierw trzeba opić ten. Pierwsze małe zwycięstwo za nami, a każde zwycięstwo trzeba opić. A czymże opijać, jak nie jakimiś lokalnymi trunkami? Myśleliśmy o winie, ale w sumie padło na likr z owoców opuncji. Nie wiem, co to jest, przekonamy się. 20-21%. 21% ważna informacja. Do tego oliweczki, marynowane serca karczochów i jest impreza. W ogóle jesteśmy, gdzie my jesteśmy? Marsa Loksoksok z pięknymi łódeczkami. Porcik. Tylko że zwykle na internetach
pokazują ten piękny widok, ale nie pokazują już tamtego pięknego widoku ze stocznią, portem i fabrykami. Ale nie o to, nie o to. Także likier z owoców opuncji. Zdrówko za pierwszy szczyt. Dobre. Dobre. Pijcie, kupujcie, zapraszamy. Jak landrynka, ale słodkie. Słodkie jak landrynka. 10 euro butelka.